Ale kurde, to jest dziwne. Jedni mówią, że to jest potwór, a inni mówią, że on jest fajny. Do jasnej cholery. Po co kurde tutaj biega im? Już to wszystko? Chwila, napiję się soku pomarańczowego. No. To kim był ten koleś, który posłał na mnie to, tego pająka? To był SNES, czyż nie? Skurwiel dwulicowy. Wszystko jest takie ciche. Gdzie mogę tutaj przedmiotów ponakupywać? Please tell me, ponieważ ich potrzebuję. Ledwo Megatrona przeżyłem, co ja teraz? No fucking way. Nowy dom, nie ma mowy. Chwila, pójdę jeszcze do tej windy. Też z drugiej strony, jak tu już jestem, to czemu by nie sprawdzić, co się tutaj wyprawia? Wiedziałem, wiedziałem. Notatka, howdy, jestem w ogródku. Jeżeli chcesz coś... no, się zwierzyć z czegoś, to... Okej. To czekaj, gdzie jest ten ogródek? W takim razie. To jest ten dom... Dawno temu człowiek wpadł do ruin. Zraniony przez ten spadek, człowiek zawołał o pomoc. Ja nikogo nie wołałem. Tak się składa, że jestem postacią, która nie ma żadnego tego. Jestem kurde cichym protagonistą, więc nie mogę niczego wołać. Asriel, król syna, usłyszał to? Wziął człowieka z powrotem do zamku. Okej, ale gdzie jest ogródek? O! Pewnie! To moje! Heart-shaped locket. Nie, nie, rozumiem. Chwila, chwila. Item. Item, info. Armor. Najlepsi przyjaciele na zawsze. Item. Use. Okej. Okej. Pewnie. Item. Worn Dagger. Info. Atak 15. Dobra. Załóżmy ten sztylet. Wcześniej mieliśmy noża, to... Tak jest. Nic się nie stanie, jak założę go i teraz. To będzie moja ostateczna broń. Renowacje. Z czasem Asriel i człowiek stali się braćmi. Król i królowa traktowała człowieka, ludzkie dziecko, jak ich własne. I ten... Podziemie było pełne nadziei. Okej. Okay. Czyli to jest pokój. Dupa krwi! Trofeum. Numer 1. No Nuzzle Champs. To zaraz, to jest jego ten zamek? Okej, ale gdzie jest ogródek? Chwila. Złoty kwiatek. Czemu wszystkie jest takie białe tutaj? Niech będzie. O! Wtedy, pewnego dnia,
Człowiek stał się bardzo chory. Chory człowiek miał tylko jedną prośbę, żeby zobaczyć kwiaty z jego wioski. Ale nic nie mógł zrobić. Następnego dnia pewnie umarł. Wiedziałem! Asriel, zniszczony przez jego smutek, zaabsorbował jego duszę. Zmienił się w coś z niesamowitą mocą. Z ludzką duszą Asriel przeszedł przez barierę. Przeniósł ciało człowieka w blasku słońca z powrotem do wioski ludzi. Asriel doszedł do środka wioski, znalazł łóżko złotych kwiatów i położył tam na niego człowieka. Nagle wszyscy zaczęli krzyczeć. Ludzie zobaczyli, jak trzymał ciało człowieka. Myśleli, że zabił. Czyli to może być geneza tej całej wojny? Czy to tak naprawdę nieporozumienie jedno wielkie? Ludzie zaatakowali go wszystkim, czym mieli. Został uderzony cios po ciosie. Asriel miał moc, by zniszczyć ich wszystkich. Ale nie, z drugiej strony to... Gdyby to było przed wojną, to by o tej barierze nie było mowy. Ale... Asriel nie walczył. Trzymając człowieka, uśmiechnął się i odszedł. Ranny przyszedł do domu, wszedł do zamku i zemdlał. Jego prochy zostały... Jego prochy zostały, no, rzucone na ogródek. Królestwo spadło do rozpaczy, popadło w rozpacz. Król i królowa stracili dwoje dzieci w jedną noc. Ludzie po raz kolejny zabrali im wszystko. To chwila, to teraz ja niby mam być jego bachurem czy coś? Nie ma mowy! Król zdecydował, że nareszcie jest czas, żeby zakończyć nasze cierpienie. Każdy człowiek, który tutaj spada, musi umrzeć. Z wystarczającą ilością duszy możemy rozwalić tą barierę na zawsze. O nie, nie, ja was powstrzymam. Jeszcze nie zostało już długo. Król Dupa Krew da nam nadzieję. Powinieneś się uśmiechać też. Że niby co, że ja kurde mam, że jak zginę? Nie jesteś podekscytowany, nie jesteś szczęśliwy? Nie! Spierdzielaj! Będziesz wolny. Nie jesteście... Kim wy jesteście, żeby decydować, jaki ja mam być? Cwele. Ostatni korytarz, nie? Jestem ciekaw. O. Pójdę po przedmioty. Jeżeli mogę. Chociaż z drugiej strony. Tak, powinienem się wrócić. Nigdy nie wiadomo. Chociaż gdzie to było, do cholery jasnej. Nie, przecież nie mogę się wrócić, ten wyjście zablokował. Ja pierdzielę już po mnie. Zginę marnie. Zginę marnie. Już po mnie. Ech.
Zajebiście. O, tędy muszę iść. Ech. No i co teraz? Czemu się zatrzymałem? Ty! Wiedziałem! Wiedziałem, że jemu ufać nie można! Głupi SNES, spierdzielaj! Nie mam przedmiotów do leczenia, nie chcę się z tobą napierdzielać, więc nareszcie doszedłeś. Koniec twojej przygody jest przed tobą. Za kilka momentów spotkasz się z królem. Razem zdeterminujecie przyszłość tego świata. No więc, teraz będziesz osądzony. Będziesz osądzony za twoją każdą akcję. Będziesz osądzony za każdy punkt doświadczenia, który dostałeś? Czym jest EXP? To jest akronim. Execution Points. Okej. To jest... Czyli to tak naprawdę nie jest doświadczenie, tylko współczynnik bólu, który to dałem innym. Kiedy kogoś zabijasz, twój EXP wzrasta. Gdy masz wystarczająco expa, twoja miłość wzrasta. Miłość też jest akronimem. Poziom przemocy. Okej. Mój poziom przemocy musi być duży w takim razie. Im więcej zabijasz, tym łatwiej się... tym łatwiej się od siebie odsuwasz. Im bardziej się od siebie odsuwasz, tym mniej będzie to boleć. Tym łatwiej możesz krzywdzić innych. Teraz rozumiesz. Czas, żeby zacząć twój osąd. O, no to zajebiście, już po mnie. Spójrz w środku siebie. Czy naprawdę zrobiłeś dobrą rzecz? No, zaraz będzie, że jestem niedobry i tak dalej, ale ja kurde mówię! Te potwory pierdolone mnie atakowały. Już samo wejście do randomowej walki powoduje, że traktat nieagresji zostaje rozpierdzielony. I zwracając uwagę na to, co zrobiłeś, co teraz zrobisz? Przemyśl to. Pójdę dalej. Właśnie taki jest cel, no nie poddam się teraz. Znaczy, wiedziałem, że to ty. Naprawdę. Nieważne. To się nie liczy to, co powiedziałeś. Wszystko, co jest ważne, to, że byłeś ze sobą szczery. To, co teraz się stanie, zostawiamy to tobie. Okej. Już poszedł sobie? Tyle z tego osądzania, nie? Sędzia Anna Maria Wesołowska lepszą robotę by wykonała, bo już by mnie wpierdzieliła na dożywocie do więzienia. Tron. No dobra. Zajrzę jeszcze tutaj. Czy mogę przynajmniej się przygotować? Ja chcę się przygotować. O, fuck. Trumna. Imię. Maciek. Jest puste. O nie! Nic z tego! To ja was zapierdzielę, nie ma mowy. Szukacie problemu? Szukacie problemów? Proszę bardzo, znaleźliście je. Przyszedłem rozpierdzielić wasze przyjęcie herbatkowe. Let's go! Myślisz, że to kupię? Myślisz, że to kupię? Och, czy ktoś tu jest? Chwila. Przed chwilą skończyłem podlewać te kwiatki. Proszę bardzo. Ja pierdolę, koziołek Matołek stał się królem Pacanowa?
Co się z tobą stało, stary? Ja pierdzielę, przypakowałeś. Och. Kropki. Tak bardzo chciałbym powiedzieć, czy chciałbyś może kubek herbaty? Kurde, jakbym pomyślał, to bym sobie teraz zrobił, ale mam sok pomarańczowy, więc podziękuję. Ale? Wiesz, jak to jest. Okej. Miły dzionek dzisiaj, czyż nie? Ptaszki śpiewają, kwiatki kwitną. Mówię ci, nie dam rady, nie nabierzesz mnie. Idealna pogoda na berka? Nie, idealna pogoda, żebyś mnie zabił, czyż nie? Nie dam się. Mimo tego, że nie ma przedmiotów leczących. I będzie po mnie. Wiesz, co musimy zrobić. Kiedy będziesz gotów, przyjdź do następnego pokoju. Nie jestem, kurde, gotów! Item. No, ja pierdzielę, puste kieszenie mam. Dajcie mi... ten. Nie ma tu żadnego, kurde, sklepikarza czy coś? Gdzie jest handlarz z RE4? Chcę usłyszeć, what are you buying? I kupić parę przedmiotów leczących, sprayów pierwszej pomocy. Mimo tego, że normalnie można chyba tylko dwa kupić, kiedy masz puste kieszenie. I normalnie to... tak, to pasuje. Ja mam puste kieszenie, gdzie jest handlarz? Do jasnej cholery. A zapiszę. I też, what are you selling? Bo mam parę rzeczy niepotrzebnych. O, mogę tu zapisać. Kolejny tron pod białym prześcieradłem. Hautens. Po prostu pomyśl o tym, jak... wizyta do dentysty. Nie zmylisz mnie. Myślisz, że jesteś taki fajny? Jesteś gotów? Nie! Jeśli nie jesteś, rozumiem. Ja też nie jestem gotów. Ale on wygląda na spoko kolesia, ale z drugiej strony już pozabijał wielu ludzi, więc dostanie wpierdol. Fir? Zaraz będzie krew? To jest bariera. To oto, co odseparowuje nas od... no, to co... przez co jesteśmy w pułapce pod ziemią. Jeżeli... przez jak... jeżeli nie masz żadnych nieskończonych rzeczy, proszę zrób to, co musisz. Nie mam wyjścia, kurde, ja nie mam ten. Gdzie mogę, kurde, kupić te pieprzone... nice creamy czy coś? Tamten mi rozpierdzielił drogę całą powrotną i nie mogę wrócić. Nie mam wyjścia, muszę się bić. Rozumiem. To jest to, więc... gotowy? TVP mi... o. Dobra. To mnie utwierdziło w przekonaniu, że musisz dostać w łeb. Wygląda na to, że twoja przygoda nareszcie się skończyła. Jesteś napełniony determinacją. Ale moje kieszenie nie są napełnione itemami leczącymi, człowieku. Miło cię spotkać. Do widzenia. To było szybkie. O fuck. Dobra, no to w takim razie nie mam wyjścia. Już po mnie. Okej. Dobra. Dam z siebie wszystko w takim razie. A! A!
Fuck me! O mój Boże, już po mnie! Nie, 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 nie! O, oh my god! Pierdzielcie się! 30 HP mam! Co się teraz... O, okej, okay, rozumiem. Wiem, o co chodzi. O nie! Okej, okay, dobra, dobra. Na pewno przegram. Jestem tego pewien. Ale przynajmniej nie przegram bez walki. Dam z siebie wszystko. Aaaa! Ja pierdolę! Już po mnie! Okej! Okay. Raz, dwa! O! Wiem, na jego oczy trzeba patrzeć. O, najwyżej jeszcze raz się spróbuję. No zajebiście! Jeden HP! Hahaha! Cóż za ironia! No fucking way! Przynajmniej muzyka fajna jest. O! O! Nie zrób niczego wrednego! Niebieski nie... Dobra! Przecież miałem stać jak niebieski. Ach. Nic ci się nie stanie. Maciek, bądź zdeterminowany. Pewnie, kurde, damy mu w pierdziel jeszcze raz. Myślisz, że moją duszę ty gnojku zabierzesz? Nie ma mowy. Tak, ready. Alright, próbujemy jeszcze raz. Okej, dobra. O! No nie, to, że wpierdzielam się w te pociski mi naprawdę nie pomaga? Oh my god. Fajnie. Druga tura już prawie do HP mi połowę zjechał. O, fuck. Dobra, pomarańczowy, niebieski. O, no ja pierdolę. No dawaj. Okej. Okay. Okej, okay, dawaj, no. Sorry, że nic nie mówię, ale... Och, ja pierdolę, znowu to samo. Pomarańcz niebieski. No kurde, mylę się cały czas! O, ty kurde mnie załatwiają zawsze. Znaczy nie, no... jeszcze raz próbuję. Wiem. I sam mi to kurde mówisz, żebym był zdeterminowany, żeby cię rozpierdzielić. Let's go. Ta, gotów. Muszę pamiętać z tymi kolorami. Pomarańczowy, ruszasz się? Niebieski, stoisz. Ale przynajmniej dobiłem mu pół HP. Zawsze coś. No! Obak mi, tylko nie to! O, znowu to samo. Nie potrafię omijać tych ogni, które przed chwilą były. To jeszcze w porządku, jakoś... Nie, zostałem w pierdzie. Dobra, ruszać się!
Ale i tak dostałem w łeb. Pewnie dlatego, że mnie ten... Do barierki doszedłem, mnie to zatrzymało! O kurwa! Lepiej... Czemu takich ataków cały czas nie możesz używać? One są łatwe do uniknięcia. Oh my god, tylko nie to, tylko nie to! O, już po mnie znowu. Teraz nawet do połowy HP mu nie dobiję. Niebieski, pomarańczowy, niebieski. O, udało się. Uczę się powoli. O nie, już po mnie. Jeden. Jeden! Czyżby to był mój koniec po raz trzeci? Oh my god, ledwo. Więcej takich ataków, proszę. O. Tak, wiem. Wiem, nie poddam się. Zamknij gębę. Nie denerwuj. Nie denerwuj. Dobrze ci radzę. Kurde, cały czas do połowy HP mu zjeżdżam i... Moc soku pomarańczowego, bycz! Cieszę się, że przynajmniej mam duży level, albo ten Extermination of Violence czy coś. Nieważne. Wpierdzieliłem się w sam... I 10 HP straciłem! O, fuck me. O, dobra jest. Och... Nie! Czy nie mogę sobie zhakować itemków do leczenia? To by mi się przydało. O kurde! O cholera! Sorry, że nic nie mówię, ale się skupiam. A! A! O! Znowu przegram. Niebieski, pomarańczowy. Okej. Znowu do połowy, o nie! Moje ulubione... Ten... Moja ulubiona sekcja, ja pierdzielę. Ta wiem. Zapnij gębę. No teraz pod koniec gry dostaję wpierdziel, no błagam. Poszukam, może jeszcze będzie coś. Nie wiem, może znajdę jakiegoś sklepikarza czy coś. Bo kurde, ze dwa... Chociaż dwa kurde przedmioty potrzebne mi, które leczą do pełna. Jestem pewien, że gdybym je miał, to bym wygrał. Głupi SNES, czemu mi niczego nie sprzedałeś? Mój sędzia, majesp, raczej. Ech. A pójdę, może Albinos ten przejście naprawił. Kto wie, pewnie nie. Ech. Pewnie mnie teraz nienawidzi za to, że Megatrona rozpierdzieliłem, no ale tak jak powiedziała, to jej wina, nie? To ona mnie na niego posyłała. Przypomina mi się ten moment z Jane w The Walking Dead 2. Ja pierdzielę, jakbym chciał ją zastrzelić po tym, co zmusiła mnie, żebym zrobił Keniemu. Oh my god, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, nawet nie wiecie! Nawet nie wiecie. Dawaj mi te lody. Kurwa. Kurwa, jestem uratowany. Baj, tak! Ta, dawaj mi wszystko! Sel!
Dobra, exit. O, już czuję się o wiele lepiej. Item. Jej! Da. Byłyby jaja niezłe, gdyby udało mi się go rozwalić bez itemów, ale niestety... W unikaniu tych całych... tych całych ogników zbyt dobry nie jestem. Ech, no trudno. Teraz kurde, idę na ciebie, pełną kurde mocą. Staniesz w pierdziel. Myślisz, że nie dam rady? Myślisz, że nie dam rady? Dam radę, kurde! Wiesz, ile sobie hamburgerów ponakupywałem? Też z drugiej strony może powinienem wypierdzielić te niepotrzebne rzeczy, ale... Tylko zajmują mi miejsce w inwentarzu, a mogłem dokupić sobie jeszcze dwa. Okej. Okay. A to nic. Ciekaw jestem, jaki tutaj jest maksymalny level, jeżeli w ogóle taki jest. No bo myślę, że na 900, na 99 to trochę za dużo, jeżeli chodzi o tą grę. No bo już... Ile ja w nią gram? 7 godzin może? Coś takiego i już kurde ostatni boss, a ja jestem na 12. Więc może 20-30 to maks mi się wydaje.